Nasz nowy dom, Katarzyna Dowbor zaskoczyła decyzja, nie chciała wyremontować domu. Nasz nowy dom to jeden z chętniej oglądanych programów telewizji Polsat. Katarzyna Dowbor oraz jej niestrudzona ekipa remontuje budynki w piec dni. Widzowie wręcz pokochali Kasię za to, co robi dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Zobacz też, Katarzyna Dowbor przekazała nowe wieści w sprawie bliskiej osoby. Konieczna była operacja. Do szału zgłaszają się rodziny, których dom jest w oplakanym stanie. Kasia przyjeżdża wtedy na miejsce i dokładnie wszystko oglada. Po zapoznaniu się z budynkiem decyduje, czy ona i jej ekipa podejma się remontu. Czy nie? Zazwyczaj kobieta zgadza się wykonać metamorfozę. Jak się jednak okazuje, nie zawsze tak było. Katarzyna Dowbor w jednym z odcinków Nasz Nowy Dom odmówiła wyremontowania budynku. Bohaterem show był mężczyzna, który samotnie wychowywał syna. Żona pana Grzegorza zmarła na choroby nowotworowa. Mężczyzna wraz z dzieckiem mieszkał we wsi Mamino. Ich dom zbudowany był z drewna i wyglądał naprawdę źle. Warunki mieszkaniowe określono jako tragiczne, szczególnie zamieszkało tam małe dziecko. Wilgoc, grozący zawaleniem dech oraz nieszczelne okna to tylko niewielka część problemów rodziny. Katarzyna Dowbor po przyjeździe tutaj nie kryła swoich emocji. Prowadząca nie mogła uwierzyć w to. W obecnych czasach kto może mieszkać w takich warunkach? Ten dom nie nadaje się do remontu, powiedziała w programie Dowbor. Dowbor wpadła jednak na pomysł, że ekipa programu wyremontuje nie dom, a stodole. Ten budynek był w znacznie lepszym stanie. Prowadząca Nasz Nowy Dom zaadaptowała ją na budynek mieszkalny. Po 5 dniach ojciec z synem mogli wprowadzić się do wyremontowanych wnętrz.